przy śniadaniu Monika zachwyca się nową tematyką obrazów Kusego. Kinga, wykorzystując okazję, staje za jej plecami i zaczyna ją przedrzeźniać. Lucy z trudem powstrzymuje śmiech. W biurze senator przysłuchuje się opowiadaniom o wyczynach warkacza z dnia poprzedniego. W przeciwieństwie do Kingi, Kusy w pochwałach słanych przez agentkę nie widzi nic podejrzanego. Dziewczyna razem z Lucy postanawia częstować malarza jeszcze większą wazeliną niż Monika. Nieprzyzwyczajony do takiego traktowania, Kusy wkrótce zaczyna się buntować. Na plebanii zjawia się Czerepach z misją od senatora. Ucieszony proboszcz jest przekonany, że brat chce się w końcu nawrócić. Niestety Paweł Kozioł chce jedynie zyskać poparcie kościoła dla swojej partii. Negocjacje okazują się być trudniejsze, niż by się tego ktokolwiek spodziewał, a Czerepach w celu wywarcia pośredniego nacisku grozi nawet podjęciem na terenie gminy działań antyklerykalnych. Lodzia, wciąż niepogodzona z decyzją pani wójt co do jej wyjazdu do Brukseli, opowiada Lucy o Fabianie, którego wygląd po załamaniu związanym z zerwaniem z Klaudią pozostawia wiele do życzenia. W domu senatora zjawia się Myćko, który szuka kryjówki przed policją. W międzyczasie zjawia się głodny Łukasz. W urzędzie gminy Halina dostaje od Lodzi reprymendę za złe wychowanie swojej córki. No bo nie godzi się, żeby takiego chłopaka, jak Duda, Klaudia mogła zostawić. Senator chce dowiedzieć się od Łukasza, jak długo ten zamierza siedzieć na jego garnuszku. Chłopak wykorzystuje tę sytuację do zrozumienia natury prostego człowieka, lecz próba ta okazuje się dla niego szokiem i traumą. Niestety okazuje się, że zarówno dla Myćki, jak Kozioła każda rzecz, nawet ludzkie życie, jest przeliczalna na pieniądze. Na trzeźwo kontynuowanie tej rozmowy nie ma sensu, zatem panowie postanawiają zmienić ten stan. Lucy zaprasza nieszczęśliwego Dudę na obiad do domu. Niestety, Fabian po rozstaniu z Klaudią wpadł w czarną rozpacz. Pracować nie może, jeść nie może, spać nie może. Tylko pić może. Monika nie może zrozumieć, jak chłopak mógł się załamać z powodu jednej dziewczyny. Widząc marny stan Dudy, Lucy nakazuje mu wrócić do domu i odpocząć. Na plebanii zjawia się Więcławska w towarzystwie innych kobiet oburzonych zachowaniem Czerepacha, który nakazał zdjęcie ze ścian krzyży, symboli kultu, w miejscach uznanych przeze niego za publiczne, przy okazji strasząc policją. Michałowa bierze sprawy w swoje ręce. Skoro Czerepach chce wojny z kościołem, będzie ją miał. Klaudia wraca do domu. Podchmielony Łukasz relacjonuje jej rozmowę z senatorem i Myćką, którą solidnie odchorował. Za doprowadzenie chłopaka do takiego stanu córka oskarża, poniekąd słusznie, swojego ojca. Następnego dnia reżyser postanawia wykorzystać wypływający z rozmowy z niemającymi skrupułów mężczyznami przekaz w swojej sztuce. Do Ławeczkowiczów przysiada się Fabian. Ci, widząc stan chłopaka, częstują go swoim trunkiem. Niestety, Duda nie dotrzymuje tempa kompanom i szybko staje się dla nich nie lada problemem. Pijany w sztok chłopak zasypia na ławce. Na szczęście koledzy przy pomocy taczki odwożą go do domu. W tym czasie Lucy ucina sobie pogawędkę z hot dogiem o swoim zachowaniu względem Kusego. Czworonożny przyjaciel ze spokojem wsłuchuje się w monolog swojej pani. Czerepach odprowadza Lodzie na przystanek autobusowy. Zapewnia ją, że podróż do Brukseli to bardzo dobry pomysł. Taki kurs to nie lada szansa na rozwój kariery na scenie politycznej dla żony i oczywiście męża. Niestety, Lodzia w podróży widzi tylko przerażającą wielką niewiadomą, więc Arkadiusz siłą musi ją wepchnąć do autobusu. Wojna religijna, wywołana przez Czerepacha, źle się dla niego kończy. Kobiety siłą wyrzucają go z biura senatora, w którym się barykadują. Tymczasem nieświadoma sytuacji we wsi, Lucy przeprasza Kusego za swoje wcześniejsze zachowanie. Mąż wybacza żonie i zapewnia ją o swojej miłości. Wszystkiemu przysłuchuje się wiernie hot dog. Romantyczną chwilę przerywa Franceska, która wpada z komunikatem, iż kobiety Czerepach zabiły. Na plebanii ksiądz Maciej te same newsy przekazuje przełożonemu. Proboszcz zachowuje jednak spokój, nie ma się bowiem co wtrącać, jeśli nad całą sprawą pieczę sprawuje rezolutna Michałowa. Czerepach ukrywa się w domu senatora. Wzywa Staśka i żąda, aby ten zrobił coś z kobietami w biurze senatora. Na to wszystko nie zgadza się Kozioł, obawiający się wojny ze swoim bratem. Kusy rozmawia z psem o swoich rozterkach twórczych. W tym czasie Lucy próbuje uspokoić rozwścieczone kobiety zgromadzone w senatorskim biurze. Wbrew ich obawom bynajmniej nie chce ich przepędzać, a wręcz zamierza pomóc i zostawia Franceskę na posterunku, aby ta pilnowała ich bezpieczeństwa. Lucy wraca do domu, gdzie zastaje Monikę rozmawiającą z Kingą o Kusym i jego twórczości. Pani wójt niedokładnie rozumie wypowiedź agentki na temat Van Gogha i jego ucha i stwierdza, że jednak woli, gdy mąż jest cały. W tym czasie na plebanii Czerepach dochodzi do porozumienia z proboszczem. Kobiety świętują zwycięstwo kościoła nad partią. Nawet ksiądz jest zachwycony, serdecznie dziękuję kobietom za ich postawę. Te nie pozostają dłużne, wiwatują na cześć proboszcza, gdy Michałowa wychwala jego działania w obronie krzyża.